Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, dziś po około 50 milionach sekund widzimy się ponownie w grze Elden Ring. Tak, minęły 2 lata, od kiedy ostatnio grałem prawdziwego krwi i kości Souls-like'a, nie mówiąc Elden Ringa. I cóż, w tym oto momencie nastał moment, gdy pora do niego powrócić, na podejście numer 2. A czemu jest to spowodowane? To już tak, zapewne duża część z was wie. Niebawem wychodzi DLC Cup. Skoro wychodzi DLC, to czemu by nie zagrać ponownie? Zrobić w sumie nowe podejście, właśnie jak o tym mówię. Inną klasą, czy tam w inny sposób po prostu. Całkowicie po prostu spróbować nowa. A gdy następi odpowiedni moment, to wejść do DLC-ka, przejść go i potem może zostać znowu elderskim władcą. Kto wie, tak czy inaczej zapraszam ponownie na nową grę. I tak, żeby nie było, postaram się zostawić wam intro i wszystkie takie elementy. A co dalej? A tylko czas pokaże. A, okej, jestem idiotą. Z jakiegoś powodu nie było intra. Ja je pominam, nie wiem. Dajcie chwilę, muszę sprawdzić. Nie, dobra, intra po prostu nie ma. Jak głupi jestem. Dobra. Tak czy inaczej, prawda jest taka, że myślałem trochę o tym, czym chcę grać, czym nie chcę grać i tak dalej i doszedłem do kilku wniosków. Nie wiem, co powiedzieć. Opcji jest wiele. Wiele jest też strategii i innych rzeczy, ale prawda jest taka, że podjąłem najprostszą decyzję, jaką mogę. Zagramy astrologiem. Inaczej mówiąc, na standardy tego świata jest to mag. Takie to pięknej sukience, z patykiem do czarowania na start, chyba sztyletem, no i tarczą. I tak, będziemy grać, w sumie nie wiem, jakim typem postaci, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o pamiątkę i tak dalej. Też nie za bardzo pamiętam, co, gdzie, jak było. Ale powiedzmy, że wezmę złote nasiona, bo wiem, że to na pewno będzie dobry wybór i tak. Jeśli chodzi o wygląd postaci i inne takie rzeczy, to powiem, że jest oj, dużo rzeczy, które możemy zrobić jak zwykle w kreatorze postaci i dla przyspieszenia pozwólcie, że ja się tym pobawię, stworzę idealną postać, a potem zobaczymy, co dalej. No dobra, tak więc skończyłem. Tak się prezentuje nasz gościu i przyznam szczerze, wow, nie wiedziałem, że można opaskę na oko założyć. Ale tak, jak można, to chwilę założę, zawsze można zmienić. Tak wstępnie tak wygląda. Powiem szczerze, że zerowałem go dużo i to dużo bardzo. Na tym jak wyglądała moja postać z Dark Soulsów drugich, kiedy grałem magiem, więc tak, inspiracja dosyć sensowna. Cóż, jeśli chodzi o odcień skóry, jeszcze nie jestem taki do końca pewien, czy brać taki, czy trochę ciemniejszy, ale powiedzmy, że zostanę na razie przy tym. Tak, jeśli chodzi o głos, to jeszcze nie sprawdzałem. Zostawmy jak jest. Tak, w ten sposób się prezentuje na razie na zdolności, nawet jeśli brzydki, to bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Pewnie będę go tak zmienił 20 jeszcze razy. A teraz tak, najważniejsza rzecz. Jak go nazwiemy? I cóż, będziemy grać magiem. Magia tutaj jest skojarzona z gwiazdami, z astronomią i tak dalej. W sumie nie wiem, czy astronomią, czy astrologią. Zawsze mi się te dwa pojęcia mylą, więc no. Ale chyba astrologią bardziej. Teraz nie chcę palnąć, ale Kopernik chyba był astronomem, więc... A może astrologiem? Nie, nieważne. Tak czy inaczej. Jakby gwiazdy coś innego niż Gwiezdny Klucz Starki. I tak, wiem, że to też jest to, jak ja się wołam tutaj, gadając z monitorem, no ale powiedzcie, czy wymyślilibyście coś lepszego? Bo ja na szybko nie. Tak czy inaczej, no, w ten sposób się prezentuje nasz dziad. Wstępnie. Oczywiście wygląd zawsze, jak mówię, można zmienić, a póki co, nie przedłużając, tworzymy naszego... Nigdy nie wiem, jak go nazwać, ale powiedzmy, że po prostu naszego maga. Naszego władcę gwiazd, czy cokolwiek. I czy teraz będzie intro, czy intra w ogóle nie ma i źle pamiętam.
Okej, jest miejsce łaski, czyli miejsce wczytywania i uwaga, uwaga. Coś jest. Czyli chyba coś się tak było. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fall. The lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands. Ever brilliant gold mask. Fear the deathbed companion, the loathsome dung eater, and Sir Gideon Othmir, the all knowing. Dobra. Chyba to tyle z naszych wprowadzeń. Wiadomo, że jeszcze parę rzeczy będzie, ale wiecie, chodzi tak generalnie, więc no, chyba mogę już się odzywać. And one other, whom grace would again bless. Oczywiście mowa o nas, Bokim. Komu nie znajomy jest zmatowieniec, czyli tarnisz. Tak, my. W sumie ja. To the lands between. To stand before the Elden Ring. Tak, ale jeśli chodzi o kwestie zakończenia, jakieś inne rzeczy i tak dalej, to powiem wam szczerze, nie wiem jeszcze, co będziemy robić. Nie, to nie myślę. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że możecie się z tym liczyć. I tak otwarcie mówię. Dobra, fajnie, dzięki. Uwaga, uwaga. I to jest bardzo ważne. Kurczę, jak się tutaj co robiło? Nie. Czy ty brał broń w dwie łapy? Tym? Nie, tym się skłócało, kurczę. Tak? Było tego w ogóle przycisk? Jezu. Czuję się jak idiota. Silny atak. Orange. Ty się w ogóle dało coś takiego zrobić? Wzięcie broni w dwie orężowe. Nie no, musi być jakiś sposób. Tylko czemu ja jestem taki głupi, że tego nie pamiętam?
Się przełącza, tutaj też normalnie. Tutaj normalnie, tutaj wszystko normalnie. A, no tak, w ten sposób to się robiło, no tak, już pamiętam wszystko. Dobra, tak czy inaczej, to jesteśmy. I tak. W dalszym ciągu, żeby nie było, gram na offline'ie lub, jeśli nie będziemy grać na prawdziwym offline'ie, będziemy grać na wyłączonym PvP i kooperacji prawdopodobnie. Może się ktoś mi przekona, żeby było inaczej, co? To zrobię inaczej? A póki co nie ma potrzeby, więc tak. Te oczekiwania. Wspaniałe miejsce startowe. Tak, jeszcze ważna rzecz, którą muszę sprawdzić. Jak jest z rozdzielczością? Pełny ekran. Bez ray tracingu oczywiście, bo sprzęt mi nie uciągnie ray tracingu jeszcze nagrywania. Nawet jeśli jest wpiany ray tracing, a nawet nie wiedziałem. Ale tak widzę, że normalnie mi pełną rozdzielczość zarzuciło i jak na razie jeszcze nie czuć, żeby były problemy. O, fajnie. Tak, żeby nie było, gra jest zainstalowana na nowo, poza serią też w ogóle nie ruszałem. Nie wiem, czy przez 2 lata optymalizacja się ulepszyła, czy nie. Wiem, że były jakieś tam rozszerzenia areny walki i tak dalej, ale niczego z tych rzeczy nie ruszałem. Tak, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, co nieco pamiętam. Co nieco nie pamiętam i ważna sprawa, jeśli ktoś będzie chciał mówić, to w ostatecznym czasie jestem w stanie zaakceptować wasze informationy, porady. Bo teoretycznie, i to podkreślam, teoretycznie, no nie powinno być dla mnie tu żadnych spoilerów, ale mówię teoretycznie, bo jak zapewne niektórzy mogą kojarzyć i wiedzieć, moja pamięć jest, no nie do końca idealna. Delikatnie mówiąc, więc prawda jest taka, że też przechodziłem Elden Ringa i gram w niego dużo też moimi innymi postaciami, które, czy niektóre może nadal jeszcze gdzieś mam. Chociaż powinna być nadal aktywna, w sensie dostępna. No nie pamiętam nic, więc to w sumie nic, co może za dużo powiedziane. Ale mało co pamiętam, więc mogę po prostu nadal mieć wiele zaskoczeń, jakbym pierwszy raz grał, dla mnie ogarnąć i tak dalej, więc... Jak mówię, będę akceptował, ale prosiłbym o to, żeby jednak się z tym ograniczyć. Uwaga, unik. Unik. I tak. Ogólnie, jak zapewne wszyscy albo większość wiedzą, nie musimy tutaj wygrać, ale póki tu jestem, chcę wam pokazać podstawowe czary, które mamy. Błyskamienny pocisk oraz błyskamienny łuk. Łuk, jeśli się nie mylę, ignoruje bardziej wszystkie te jakieś tarcze, osłonki i tym podobne. Pije więcej, ale jest też droższy w energii, manii, czekolwiek. Tam sobie można przyrównać taki podstawowy strzał dusz, więc no. Taka ciekawostka. A teraz tak, próbujmy ile się da. I tak wiadomo, że zginiemy, prawdopodobnie. Byłem na to gotowy, nie ma co się z tym kłócić, zaczynamy za to, że się to uda, nie ma. Tak mogę wam tylko dodać. Jako, że mam 100% achievementów na ten moment, bo nie wiadomo, jak będzie z DLC-kiem, rzecz jasna. I nagrodę, którą się tutaj dostaje, można też odebrać później. A to dla wszystkich nowych. Do Elden Ringa, kto wie, może coś nowi się znajdą, którzy oglądają to jakimś cudem i nie znają. Ale tak czy inaczej, wiedzcie, że naprawdę nie musicie się tam stresować, że coś wam nie wyszło. I dobra. Tak czy inaczej... Leżymy tutaj, nieprzytomni. Nie wiadomo, jakim cudem się tu znaleźliśmy. I zaraz przyjedzie do nas... No właśnie. Nasz konik, którego jeszcze nie mamy. Ale... To ważne, ale... Lada moment go odbierzemy sobie. Będziemy mogli na nim patajajać. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. No i nasza inna towarzyszka. Tak, jeśli się nie mylę, miała na imię Melina, ale o tym przekonam się za chwilę. A no, tak się nie przekonamy, to nie powinno być źle. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. No, to prawda. Teoretycznie to jesteśmy my. Even if it does violate the Golden Order. Wow. Ale tak. Ogólnie mówiąc, na ile będzie mi się śpieszyło z tym, czy na ile będzie mi zależało na tym, nie wiadomo.
A to podobnie znowu będziemy biegać po Kaelic, po... Graniczu, tak chyba się nazywało to miejsce startowe. Znowu będziemy polować na smoki, zbierać znajdźki, chodzić po dziwnych lochach. Bądź na pomoc po meduzę. Takie tam pierdoły. Ale tak. Jak mówię, nie będę się śpieszył z tym wszystkim, bo nie ma po co. Ale, i to jest ważna sprawa, ale... definitywnie będę musiał się śpieszyć ze zdobyciem jednego przedmiotu. Ten przedmiot, jak zapewne, co niektórzy z was mogą kojarzyć... To jest pochodnia. Ale nie taka zwyczajna pochodnia. Teraz tak, jeszcze póki o tym pamiętam, to... muszę tutaj to... Nie. Tracić run. Chcę to usunąć, bo właśnie przez przypadek tego nie robić. Tu sobie dopiszę fajne rzeczy i teraz tak przeczytać wiadomość, czy jest sens? Pewnie nie. Jest gniewec, znajduje się poniżej. I pójdziemy tam, to jest co prawda samo uczekane. Pójdziemy tam, bo czym by nie. No nie trzy kropki nas tak długo. Dzień matowieńczy, wykonaj skok. Nauki i pamięci. Przypomnij sobie o sztuce wojny i twojej wojowniczej krwi. Ale to pamiętam. Niemniej jednak, tak i tak tu pójdziemy. Głównie dlatego, że w sumie czemu nie, po prostu. Więc tak, miejsce łaski, możemy sobie usiąść. Będzie tylko potrzeba. Niekoniecznie. Patrzcie, tak to zrobię, bo czemu nie. To jest tak, butelki. Dodaj no odnóg do butelki, bo to jest pierwsza sprawa. Teraz podzielnie ładunków. Zrobiłbym tak. Potrzebujemy więcej many, bo jeśli mamy naprawdę zostać prawdziwym magiem tutaj, to będzie bardzo manożerne. Dlatego też, no, po prostu lepiej mieć już więcej tej many. Prawda, żeby nie było, i to otwarcie mówię, prawdopodobnie niedługo, mówię prawdopodobnie, bo jeśli mam być totalnie szczery, nie pamiętam, gdzie dokładnie to było, ale zdobędziemy broń, która będzie w stanie też dosyć dobrze komplementować nasze rzucenie zaklęć. Ale no, dopóki tego nie zrobimy, to głównie na zaklęciach będę polegał w trudniejszych starciach, więc tak. O, pamiętam to miejsce. Gin. Proszę. A, przeżył? Dobra. Zmarnuj mniej więcej many, rzućmy tym, siek. Proszę, zignorował tarczę i po sprawę. Jak ja to lubię. Jak ja lubię tego typu gry. To prawda, uwielbiam souls-like'i, uwielbiam takie w ogóle. Ale ostatnio mało tego ogrywam, bo... Powiem szczerze, że potrzebuję czegoś mniej angażującego, spokojniejszego, lepszego. O, przy okazji zużycie procesora 0,3%. Tutaj wykazuje mi... OBS? Ciekawe, jakby pokazywał mój... No, mój program, który stosuje za do kontroli. I jak temperatura komputera, tak szybko sprawdzę. Jest ciepłe, jeśli chodzi o budowę, ale... jest w normie. Bywało gorzej nawet przy włączaniu większych pierdół. Więc tak czy inaczej, eliminujmy ich czym prędzej. No i tak, jak to już wyeliminujemy... Teoretycznie będziemy mogli pójść sobie spokojnie, zająć się swoimi sprawami. Albo inaczej mówiąc, będziemy eksplorować wszechświat. Teraz tak, skaczemy. Tak, żeby robić atak wyskoku, no... Wszystko standardowo. Bo jeśli wiem, jakby to było nic takiego, jakby to wszystko było oczywiste w oczywistości. Nie, nie. Muszę zabić przez to. Ale tak, dla mnie to jest. Jak podkreślam, jak można sprawdzić, mam ukończonego Elden Ringa. I to możesz zobaczyć na moim profilu Steam i też no, na YouTubie, bo jak podkreślam, jest to drugi sezon tak de facto Elden Ringa. I jak na razie będę to nazwał nadal Elden Ring po prostu. Może tam dodam sezon drugi, czy tam po prostu będę opisywał to po statystykach. Jeszcze nie wiem, muszę się szczerze zastanowić, jak to na YouTubie oznaczę. Tak później zmienię to po prostu dosłownie na opis DLC-ka, ale... Naprawdę, tak wracając do wszystkiego, jeśli nawet będę lamił... O, jest to symbol, że tutaj zaraz będzie można przyzywać teoretycznie, ale nie skorzystam, bo nie mogę. Ale tak, no więc... co to chciałem? No dobra, już pamiętam. Teoretycznie, mimo wszystko... Coś tam powinienem jeszcze umieć pamiętać. Teraz tak, mamy rycerza Godricka, to jest normalny przeciwnik. Na większość standardów. Pokonamy go tak, bo mi się nie chce. Dziękuję. Pokonano wroga. Jak mówię, to jest wszystko samouczek. Ja się tu niczego nie przyjmuję. Ja się nie mylę za to, że przejdziemy ten piękny samouczek, dostajemy tu jakiś gest.
innego. Tak, gest, siła. Tak, tutaj coś jest schowane? Tak, tam coś jest. Uuu, żeby pan to jak tam się dostać. Pamiętam, że jest jakieś tam dojście do tego, więc na razie się tym nie musimy przejmować. Tak całkowicie. Tak, o, 20 minut odcinka, a jeszcze za dużo nie zrobiłem. Masakra. Ale tak, wiecie co, skoro tak jest, to może po prostu dzisiaj nie będziemy za bardzo robić jakichś wielkich rzeczy. Dosłownie pójdę przed siebie. Czeka, super. I pokażę wam po prostu... To w sumie nie pokażę, tylko podbierzemy konia, zapoznamy się z naszą towarzyszką, która, jak mówię, chyba się nazywała Melina. I tyle. Tak, jeśli chodzi o to miejsce, dla tych, którzy wiedzą, będziemy mogli tu potem przyjść i... Klucz kamiennego miecza. Ups, nie mamy. Tak, ogólnie, czyli... statuetki, tym czymś będziemy mogli otwierać, jest to bardzo fajne, powiedzmy, miejsce, do którego pójdziemy wcześniej czy później. Ale tak, na razie jeszcze nie ten czas, nie ten moment, jak nastanie odpowiednia chwila, to się tym zajmiemy. Bo na pewno tu pójdę, czy tego czy nie. Jak wiem, nie muszę wszystkich bossów i wszystkich lochów robić, ale póki będę sobie radził z tym i póki będzie mi się chciało, to będę chodził. No albo jeśli pamiętam, że jest tam coś ważnego dla mnie. A teraz tak czy inaczej, zaraz będziemy robić wielki test mojej wydajności komputerowej. Wiesz już, ponieważ witamy... Okej, to było pogrobno. Dobra. Mały, złoty wizerunek. Co to służy? Sprawdzasz, bo te zgięte palce i to wszystko o... To znak wysyła kopercynicnych do pół. A, okej, czyli jeden tak jakby po prostu tworzy w konkretnym miejscu, a drugie to po prostu wysyła do puli, to chyba przy tych statuetkach gdzieś możesz się znajdować. Tak, to bez znaczenia, tak większe... Jakby... Nie ma żadnego wszystkiego. Okej, mamy tutaj łaskę. A teraz tak, jak mamy łaskę, to pogadamy jeszcze z tym gościem, pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, uciekniemy szybko do jeszcze jednego i tam już będziemy kończyć epizoda. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. A co ty nie powiesz? Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Spokojnie, szybko to się zmieni. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. No. You may also behold its golden rays. Pointing in a particular direction at times. To jest prawda, widzicie, czyli nawet ten efekt. O ile YouTube tego nie skompresuje zbyt źle. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Będziesz coś jeszcze mówił, czy nie, bo już nie pamiętam. Okej, jeszcze raz trzeba będzie spowiedzieć, bo przeklikam. Dobra, tak czy inaczej, tylko tutaj sprecyzuję jedną rzecz, żebyście wszyscy byli świadomi tego. Dla tych nowych głównie, bo... Znają, co znają. Nie musimy tam wcale iść. Mam tu prawie 100% swobodę wstępnej eksploracji. Okej, cienkie kości bestii. Mogą się przydać, jeśli będę chciał wziąć łuk po coś, ale wątpię, żeby na tym podejściu pisanym było ucznictwo. I tak, ja będę was kłamywał. Myślałem nad tym, żeby zostać ucznikiem, ale stwierdziłem, że no nie bawiłem się jeszcze magiem. Bardziej, więc... No nie byłbym szczery sam ze sobą, gdybym nie został magiem. I to jest tak, mamy kamień. Za mało jeszcze, żeby wzmocnić oręż. Ale tak, jeszcze nie potrzebujemy i przede wszystkim, że jeszcze nie potrzebujemy, to i tak tego nie będę robił. Bez przesady krótki miecz ulepszać.
A kostur teoretycznie sensowny, tak. Prawda tkwi w tym, że też nie będzie miał sensu i to bardzo szybko. O ile będę pamiętał, gdzie miałem pójść zdobyć lepszy. You're a tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Jasne. Tak. Carly, dostawca różnych rzeczy. Sprzedaje, jak widzicie, różne fajne rzeczy. Podobnie też sprzedaje sekrety. I tak, wykupię od niego dużo rzeczy, ale najpierw zestaw do wytwarzania. Wszystko, czego na ten moment potrzeba. Jeszcze tylko informacje od niego i lecimy dalej. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. Goodbye. Nice to do business. Okay. No, więc tak tutaj mamy. Odpalamy to, żeby po prostu móc się szybko tepać, jakbym chciał. To jest ważne, jako że mamy... to tutaj zestaw, to możemy tworzyć pierwsze rzeczy. I teraz tak. Co my tu mamy? Coś, co pomaga robić koopy. Coś, co w sumie nie jest niczego potrzebne. Leczenie dla konika. Bardzo słabe strzałki, ale mogą zawsze uwagę zwrócić. I cóż, garnki do rzucania bombami, czyli bombogniste za plecy i przed siebie. No cóż, wybaczcie cięcie. Wszyscy mieli ważną sprawę i musiałem iść zająć się paroma sprawami, pomóc i tak dalej. Tak czy inaczej jednak wróciłem, jak widzicie. Idziemy przed siebie. Fajnie by było tylko, gdybym mógł ten pasek górny jakoś usunąć, ale to potem poszukam. A póki co idziemy zająć się najprostszą rzeczą, jaka jest, czyli dostać się do miejsca, w którym dostaniemy konia i poznamy naszą towarzyszkę. I przypomnę sobie dzięki temu jej imię, bo jak mówię, nic nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było Melina naprawdę. I że dla Polaków dlatego to jest taki trochę mem, że on był w sumie. Nie w moim kręgu. A mogę też się oczywiście mylić. I mylić na to mógł być ktoś inny. Tak, znaczy no, sprawdzimy, będę miał pewność, czy będzie już spokój. I tak, te jagódki, czy inne dziadostwo, będę zbierał oczywiście sobie, ale to nie muszę. Teraz i dobra. Ojoj, zaczyna się teraz to najgorsze miejsce, można powiedzieć, dla nowicjuszy. Obóz. Jeśli się tego nie zrobi dobrze, obóz dostaje alarm, za mały zasięg. I wszyscy chcą nas zamordować w tym samym momencie. Jeśli zrobi się to trochę lepiej, można ich jakby falami eliminować. Ja oczywiście spróbuję to zrobić trochę lepiej. Pewnie nie wyjdzie, i tak zginę z kilka razy. Ale tak. Próbować zawsze można. I nie, nie, to zaklęcie. Dobra, pozbyłem się kolejnego. Musimy wyknąć też z butelki. Jest pies, nie lubię psów From Software. Na szczęście się udało go wyeliminować. Jest tak, nagrywki żołnierza Godryka. Czy potrzebuję tego? Nie. Czy to nosił? Prawdopodobnie nie. Teraz tak, jednym piesa. Dwa strzały, czyli raz, dwa. A kolejnego dziada? Tak. Najważniejsze jest to, żeby nas nie zauważył ten duży. Tak, tutaj są podziemia. Pamiętam dokładnie, co w nich było, ale chyba było to coś w miarę fajnego. Więc tak, dla bezpieczeństwa, no... I will do a joink. Burzowe stąpnięcie oraz osełko. Okej, czyli to było to od Ashes of War, czyli zmiany ataków specjalnych na broniach. Ciebie, kolego, mógłbym też wyeliminować, ale trochę mówiąc szczerze, nie czuję powodu. Teraz tak, trębacz, jeśli jego wyeliminujemy, powinno być znośnie. No cóż, dzisiaj nie jest mój szczęśliwy dzień. Tak czy inaczej, musimy pozbyć się trębacza zamiast za trąbi, albo przekraść się tak, żeby nas nie zauważyli. Ciężko, więc powiedzmy, że spróbuję wyeliminować tego w dwóch strzałach. Albo trzech, bo oczywiście się zasłonił tarczą.
Swoją drogą, ich tarcza to jest ta tutaj, to jest jedna z najlepszych tarcz na przynajmniej wczesny etap gry, czy na całą grę. Co skąd powiedzieć nawet, że tak, ale no niekoniecznie całą. Tak się... Czy jest trębacz? Daliśmy radę. Dobrze, czyli tamten dziad już nas nie powinien zaatakować. Teraz tak, mapa. Teraz jak otworzymy mapę, czyli tu tam przyjdzie, kto proszę. Mamy Pogrobno, rejon zachód, czyli część, no już jest odsunięta. Tak, gwoli ścisłości. I teraz tak, tutaj, no, tutaj coś było fajnego z tego, co się orientuje, schowane w tym wozie, więc lepiej będzie, jeśli to zdobędziemy. Tutaj tylko co to było? Otwieramy i... Wielki miecz zaprzysiężonego? Nie, to nie mogło być to. Uważam, coś naprawdę ciekawego, fajnego, a tutaj... takie coś... no cóż, no trudno się mówi. Możliwe, że się myliłem ze swą pamięć, czy coś... Tak czy inaczej, mamy... miejsce łaski, do którego pragnę dobyć... co? Dobyć. Dobrnąć w tym epizodzie. Proszę, udało się. I proszę, pojawia się nasza towarzyszka podróży. Co niestety trochę zaspoilowałem wcześniej, ale... Prawda jest taka, że Elden ma już 2 lata, więc... Zakładam, że raczej nie muszę się aż tak strasznie pilnować, hamować i tak dalej. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Dobrze, kojarzę, że Melina. Offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. No tak, kolejna nam to wypomina. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Oczywiście, że się zgodzimy. Bo czemu nie? Summon me by grace. To turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. No. Gwizdek wizdmowego wierzchowca. A to i w jaki sposób przywołuje się swojego konia Rafała. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Postaram się. Oj, postaram się. I cóż. Co najwyżej jeszcze na koniec tego epizoda. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Po prostu tak. Spróbujmy dobić trochę więcej inteligencji i... Mamy jeden poziom. No niedobrze, niedobrze, nie lubię mieć nieprzyjemnych statystyk, chyba że 15, więc... Małość, I guess... Witalność, wiecie co, może to być głupie, ale jednak najpierw chyba podinwestuję trochę w witalność. Nawet jeśli jesteśmy magiem, musimy w nią inwestować, inaczej będziemy ginąć za szybko. A teraz tak, jeden poziom się udało. I... Cóż. Jak najmedlino. Jednocześnie... Daj strugo. Więc proszę, przywołujemy naszego konia. I tym samym... Dziękuję bardzo za uwagę. I cóż, następny epizod będzie już czymś większym. Będziemy
może do zamku mierzyć się z zabójcą nubków, tak zwanym, przeze mnie. Może jednak też wyruszymy bardziej właśnie w głąb pogrobna. Mówiąc czegoś innego, lepszego. To nie. Tylko czas może pokazać. A na to mam naprawdę to tyle, więc dziękuję bardzo. No i trzymajcie się. Hej, hej.